Warszawski Festiwal Młodzieży jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy i realizowany w ramach programu Młoda Warszawa. Podjęliśmy się tę inicjatywę, ponieważ wierzymy w młodzież. Pracujemy z nią od kilku lat. Od 2015 roku, kiedy realizowaliśmy program Aktywna Warszawska Młodzież, spotkaliśmy grupy aktywnej młodzieży. Wierzymy w to, że młodzież potrafi organizować się, potrafi tworzyć projekty dla dobra społeczności lokalnych, dla dobra swojego najbliższego otoczenia. W ramach festiwalu powołaliśmy inicjatywę Przegląd Inicjatyw Młodzieżowych. Był to pierwszy tego typu przegląd, w ramach którego młodzież mogła pochwalić się swoimi osiągnięciami, ale także wymienić się doświadczeniami, zobaczyć, co robią inni. Wiemy, że to powstanie tak naprawdę i wiemy, jak to będzie super, jak to będzie mogło naprawdę pomóc niepełnosprawnym w ich codziennym życiu. Bo gdy oni zamieszkają na takiej farmie, którą my tworzymy tak właściwie od zera i czegoś takiego jeszcze w Polsce nie chyba na świecie nie ma, to wiemy, że oni będą mogli wieść normalne życie, normalnie pracować, tak jak każdy z nas. Jest to inicjatywa, która postawiła sobie za zadanie trochę odczarować problemy psychiczne jako tabu w społeczeństwie. Naszym głównym celem jest to, żeby przestały one być postrzegane jako powód do wstydu czy coś, o czym szepcze się po korytarzach, a raczej, żeby było to coś takiego jak złamana noga, czyli po prostu kolejna dysfunkcja, z którą da się coś zrobić. Warszawski Festiwal Młodzieży powstał dla młodzieży, ale także powstaje z młodzieżą. To znaczy bardzo zależało nam na tym, aby włączyć młodzież do organizacji tego festiwalu, żeby mogła podzielić się swoimi pasjami, umiejętnościami z innymi. Czyli żeby nie tylko miała taki charakter podawczy, ale także daje coś od siebie, a naprawdę ma ogromny potencjał do tego, żeby od siebie dawać. Sztuka 6 jest to przedsięwzięcie mające wypromować młodych artystów. Jest to przedsięwzięcie uczniowskie organizowane przez Liceum Plastyczne w Warszawie imienia Wojciecha Gersona. Już piąty raz z rzędu. Program festiwalu układaliśmy w taki sposób, żeby to było jak najszersze spektrum różnych działań i aktywności, bo chcieliśmy, żeby młodzi pogłębiali swoje pasje i zainteresowania, ale także, żeby ten festiwal był dla nich pretekstem do spotkania. W ramach naszego święta, naszego festiwalu, młodzi mogli skorzystać z warsztatów kulinarnych, warsztatów DJ-skich, dziennikarskich, warsztatów z szycia, z druku 3D, majsterkowania, stolarskich, czyli naprawdę bardzo, bardzo szeroka oferta, w której każdy mógł znaleźć coś dla siebie i ona wynika też z naszego podejścia do kultury i do edukacji kulturalnej, które rozumiemy bardzo szeroko.
Festiwal jest przede wszystkim okazją do tego, żeby pokazać, że młodzi mają pasje, pasje teatralne, muzyczne. W ramach Warszawskiego Festiwalu Młodzieży powołaliśmy taką otwartą scenę do tego, żeby mogły zagrać młodzieżowe kapele i tak też się stało. Kolejnym celem Warszawskiego Festiwalu Młodzieży jest wzmacnianie postaw społecznych i obywatelskich. Robimy to poprzez kilka inicjatyw, między innymi spotkania. Taki cykl, który jest szansą spotkania młodych uczestników festiwalu z aktywistami i aktywistkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Bardzo byłam zadowolona z tego spotkania, bo edukacja na temat osób głuchych, na temat kultury głuchych, problemów związanych z osobami głuchymi, przekazana do takich odbiorców, daje nam nadzieję na przyszłe jutro. Szanowni Państwo, to pewnie to, żeby pan Jan Sadzinko po prostu... ...ma... Bardzo nam zależy na tym, żeby festiwal był cykliczną imprezą, a nawet nie imprezą, a świętem. Świętem młodych. Bo wierzymy w to głęboko, że Warszawa zasługuje na takie święto.